Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem tutaj Słonecznik z gry Tomb Raider, no i dzisiaj dalej badamy to miejsce sobie i znajdujemy kolejny dziennik. Nasza baza na wybrzeżu została zaatakowana przez nieznanych napastników. Podejrzewamy, że to Amerykanie, którzy próbują sabotować naszą operację. Na całej wyspie doszło do zakłóceń łączności i ponieśliśmy ciężkie straty. Wielu naszych żołnierzy po prostu zniknęło. Cały pozostały personel udaje się do klasztoru, aby przejąć kontrolę nad zjawiskiem pogodowym. Spodziewamy się po drodze silnego oporu. Prosimy o jak najszybsze przysłanie posiłków. Dobra. Ja tu coś mogę wykminić. W ogóle tutaj mogę wejść do góry, dobra. Tu się podłoga zapadnie, to ja jestem pewien. Wow, nie. Świecą się, ale nie można. Dobra, nie ma nic. Kompletnie nic. Co to za twarde gnoje? A są te! Tych! Trzeba się nimi zająć z bliska. Tracił się, tylko że tego z was trafią. O kurde. No tak się stwardnieli jak... Kurde, mocni dziady. Ktoś tu jeszcze jest? Chyba nie. Co się dzieje? Kto strzelał? Jak myślisz? Mamy intruza. No bo kto by mógł strzelać, kurde, no kto, no kto? Coś jeszcze? Ja też tak myślę. A skarby? Oczywiście, że są. O! Druga część do strzelby, to spoko. Chwila, moment. Bo... A nie! Ktoś jeszcze ma jakieś problemy ze mną. Tutaj znalazłem. Tu jest zablokowane, ale tu jest do wzięcia, tak? Trzeba jak tam dotrzeć. Dobra, fajnie. A tam dalej coś jeszcze jest. Do cholery, tam coś widać było. Czemu tego nie chcesz pokazać? Jest mapa? Mapa jest tam. Ja jej nie wziąłem. Zaraz, trzeba mnie naprawić ten błąd. No to mapa jest na dole, mogę ją dostać, bo... Tak mi się wydaje. Co zaś mi się pokazało? Cholera jasna, kolejny artefakt. Tu jest mapa, ta. W tym pomieszczeniu, fajnie, nie? I on też jest skrzynka.
God damn it. Może... Poszło? Nie. Nie wiem. Chciałem zrobić jak najwięcej procent tej gry, ale widzę, że to mi nie pyknie. Która coraz trudniejsza jakoś tu się możliwości dostania do czegokolwiek. Glamo sobie wezmę. Wszystko poblokowane. Żeby to zrobić, to musiałbym się tu później wrócić, a mi się nie chce. Wytrzymaj jeszcze troszeczkę. Zaś mi się coś tu zaznaczyło. Ja pierdziulu. To jest tu. Tu gdzieś był ten pierdzielony go skrzynek. Tam też coś jest. Książka. Alex, coś ci się wpakowało. No, na pewno wielkie tarapaty. O, widzę cię. Go skrzynku. Dawaj się owocku, no. I mamy jej. Kolejne. Data wskazuje na szósty rok ery Meiji, czyli 1873. Jedna strona jest wytarta jakby od ciągłego pocierania. Może to była szczęśliwa moneta jakiegoś żołnierza? Może. Jak się stąd dostaniemy, to na pewno zbadam z tej wyspy. Co to ma być, kurde? Książka. Lara ma całkowitą słuszność. Tutaj dzieje się coś cholernie dziwnego. Naturalne zjawisko, przez które pogoda totalnie wariuje. Wojskowa baza naukowa, jakaś słoneczna królowa i dziwaczny kult. Gdybym nie był mądrzejszy, powiedziałbym, że to wszystko jedna wielka ściema. Może na drzewach są pochowane kamery telewizyjne. Mimo wszystko muszę przyznać, że cholernie się boję. Ciągle żartuję, żeby nie dać tego po sobie poznać. Reyes wygląda, jakby chciała mi porządnie nakopać. Chyba powinienem zająć się czymś pożytecznym, zanim zupełnie się rozkleję. Chciałbym być taki jak Lara. Ona jest niesamowita. Błyskotliwa, inteligentna, a do tego jeszcze świetnie walczy. Tylko, że skoro do tej pory nie zwróciła na mnie uwagi, to teraz też na pewno tego nie zrobi. Ale może uda mi się zrobić coś, żeby mnie zauważyła. Widać, że Alex chce się popisać, ale chyba to nie pyknie. Dwa relikty zablokowane, mapa też jest zablokowana, no ni chuja, bo ściany są ze wszystkich stron. Ale za mnie idiota, to jest ta mapa, przecież to ja ją widział wcześniej. Po drugiej stronie, no tak, dobra. Mapy skarbów. Poprzedni mieszkańcy? Da fuk, nikogo nie widziałem. O, obok mnie jest w ogóle jego skrzynka. To są mi dwa relikty. Dokument jeden jeszcze? Dwa dokumenty jeszcze gdzieś na tym terenie. Mapa mi to pokaże, dobra. Jakiś skill jest do rozdania? Jest. Ja bym sobie wziął mistrza strzelby. O tak. Już tylko dwa poziomy i rozwiniemy Larę na maksa i będzie naprawdę potężnie się grało. Już do końca gry też dużo nie zostało, ale da radę ją rozwinąć bez problemu na maksa. Jak i wszystkie bronie. Przynajmniej mam taką nadzieję. Tego nie usłyszę. Pieprzona chybotliwa łama. Wywaj! Jak skończycie, to idźcie załadować transport. On nie jest fajny.
Don't move, bitch. Ała, o jajebiks. Skąd się taki ludzie biorą w ogóle? Jeszcze raz, trzeba. Chciałem te pyski potrafiać, bo inaczej Lipton. Umarł. Mocny ziomek. I on posiada pewną bardzo fajną rzecz. Jeśli tutaj dostaniemy się w miejsca, do których nie moglibyśmy się dostać. Czyli wyciągarka liny. Tamtych dwóch aż zniknęło. Nie, że się nie ma czego szukać, tylko oprócz tych surowców i tak dalej może. A przytrzymaj, dobra. Yeah. Dobra, myślę, że tu tylko wezmiemy ten z tłumikiem naszego kałasznikowa. I z powrotem. Ty, wszystko się zaczęło. Tu też są rzeczy? Dokument. Jest tutaj. Tyle się wydarzyło. Sądzę, że w pewnym sensie powinnam być wdzięczna Larze za tę pracę. Ona zawsze we mnie wierzyła. Wszyscy na uniwersytecie uważali kręcenie filmów za nonsens, a ja byłam dla nich tylko tą głupawą Amerykanką z kamerą, zawsze sprawiającą kłopoty. Prawda jest jednak taka, że większości ludzi służy posiadanie w życiu odrobiny kłopotów. Tak samo jest i z Larą. W głębi duszy na pewno czasem chcę trochę odpuścić. Potrzebuję tylko nieco pomocy w uwolnieniu swojej wewnętrznej imprezowiczki. Przeżyłyśmy razem tyle niesamowitych przygód. Ta zwariowana podróż z plecakami po Bułgarii? Zawsze musiałam wyciągać ją do klubów. Albo ta wspinaczka po południowej ścianie Kilimandżaro? Lara chciała tylko pozwiedzać ruiny, ale kto mógł przypuszczać, że spotkamy tam tylu fajnych facetów? Na pewno nie ona. Mam przeczucie, że obecna wyprawa również będzie warta wspominania. Lara ze swoim notesem, ja z kamerą na spotkanie kolejnej przygodzie. Haha, super przygoda. Naprawdę, epicka, niesamowita. O, ja tu widzę, że szedłem do przodowania. Czy jednak można tu jeszcze znaleźć jakiś shit? Zaczyna się osuwać. Nie lepiej po prostu dać mu tam utonąć? Aaaa. Dziwne, że nagle tak kolega zginął, co? Tutaj musi być jeszcze jeden dokument, którego nie będziemy mieli chyba drugi raz szansę spotkać, więc... Musimy go znaleźć. Bo to jest na pewno ostatni dokument z Endurance. Tak się rozglądał. Dobra, tutaj nie ma opcji, chociaż kto wie, nie? Alex! Jesteś tu? Tak, wołaj głośnie. O! Jestem tutaj! Alex! Lara! Co ty tu robisz? Co się stało? Nic ci nie jest? No niestety. Utknąłem tutaj. Nie wygląda to za dobrze. No nie. Cholera, drzwi są zablokowane. Trzymaj się. Zaraz cię wyciągnę. Dobra, ale pośpiesz się.
Robimy to tak. Kurde, szyna jest zablokowana. Gdybym się jakoś dostała na górę, to może udałoby się to ruszyć. Jak ja mogę to przyjąć w tę stronę? Chociaż... O, właśnie, dobra. Ja musiałbym to tutaj jakoś dać. Aha, dobra, nie, nalajcie, dobra, tam, dobra, nalajcie to. Dobra, wróćmy z tym tu. Hops, tak. Proszę bardzo. Co im to dało? Świetnie. Dobra robota. Taki śpiący. Alex! Zniszczyłem tą rurę i co teraz? Boże, muszę się tam dostać. Alex! Zaraz cię stamtąd wyciągnę! Dobrze. Teraz oczyścić przejście. Jak ja mógł to skierować tutaj, do tego miejsca z powrotem? Tak, kawałeczek tylko bym chciał. A to jedzie od razu do końca i to jest to. Jakby to teraz... What the fuck, co ona robiła z tym łukiem? No lara, cholera. Dobra, już wiem. Teraz to w tę stronę popchać. Jest na środeczku. No i teraz tylko. Proszę bardzo. No i z powrotem. Zaimponowałem. Wyciągnijmy cię stąd. O, przepraszam, przepraszam. A... Wygląda na to, że już nie zatańczę. Co ty robisz? Zabijesz nas! Ja nie wyjdę stąd, Szywelara. Zabierz narzędzia. Nigdzie bez ciebie nie pójdę. Jak często taki gość jak ja ma szansę zostać bohaterem? Nie ma stąd wyjścia! Pozostali na nas. Idź! Już! Okay.
Kolejny zgon. Widzę, że dziennika nie znaleźliśmy i Lipton wielki. A, teraz wciągarka, teraz możemy tak fajnie sobie przemieszczać szybko. I cóż, Endurance zatonął. Razem, niestety, z Alexem. Kolejna wyspa Yamatai wzięła za sobą kolejną osobę na śmierć. Pora wracać z narzędziami. A ostatnio tą epicką wyciągarkę. To się liczy. Jep. Stare dzienniki. A w nich co? Miesiące pracy przy wykopaliskach przyniosły nam w końcu nowe informacje na temat układów pogodowych na tej wyspie. Na naszym wykopalisku przy nabrzeżu odkryliśmy także grobowiec ważnego generała z epoki Kamakura. To odkrycie było brakującym elementem układanki. Pozwoli nam w końcu zdobyć kontrolę nad burzami. Odkopanie ruin zaalarmowało oni. Są rozgniewani. Musimy udać się do klasztoru, do rytualnej komnaty. To tam odniesiemy ostateczny sukces lub spotka nas ostateczna klęska. No cóż, to jest ten właśnie dziennik chyba jednak, który mieliśmy znaleźć, a ja na Endurance już szukałem i się zamałem. Ja. Antyczne ruiny w starej bazie. Kontrola burz. Potrzebuję odpowiedzi. I wtedy po serwinie mogliśmy przejść. A tu jest i to zrzucenia chyba, no nie ma opcji, no patrzcie. Patrzcie teraz. I archeolog, panie. To jest tempo Tsuho. Trudno odczytać datę, ale w połowie XIX wieku w Japonii powstawały ich tysiące. Archeolog to jest chyba za 75% tego, co znaleźliśmy. Co tu jeszcze możemy znaleźć, żebym ja stąd nie odszedł, wiecie jak. Tu mapę skarbów to wiadomo, w jaki sposób można znaleźć. Trochę się ciemno robi, to musiałem zapalić tą pochodnią. Czyli w tym miejscu było trochę ciemno. I proszę bardzo, co my teraz możemy, kurde. Tu jest i ten do znalezienia, i ten. Mapa. Portugalczycy bili je w XVI wieku dla swojej kolonii w Malakce w dzisiejszej Malezji. Musi pochodzić z wraku jednego z galeonów na wyspie. No to od bardzo nasi te statki tutaj muszą rozbijać, naprawdę. Mapa skarbów, tylko że już tu... O! Czyli jednak tutaj mamy geoskrzynkę. Ja zaraz tam wracać. No tak, no bo za znalezienie geoskrzynek to jest achievement, a ja jestem łachy na achievementy, więc przepraszam. Przepraszam was bardzo, naprawdę. Jeśli zrobię cięcie, jak będę przy tej geoskrzynce, to wznowię.
Okej, ludziska, jesteśmy na miejscu. Geoskrzynka jest tu. Cholera, jest. Tarararara. Cóż, w tym odcinku tyle. Myślę, że wam się podobało. Zobaczymy w końcu z Tomb Raidera, w którym to wrócimy z narzędziami do Reyes. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej, bye.